Nadia, widziałaś tego twojego kota? No. Nadia przyjechała nawet z kotem, zobaczcie. Zobacz, jaki rudzielec malutki to jest. Buła ma na imię. Zobaczcie, prezesa buty żłącha, to może się źle skończyć dla niego. Dobra, Buła, pilnuj te rzeczy, bo Nadia idzie się rozgrzewać. Dzisiaj jesteśmy w Lututowie, dzisiaj mecz Piast-Błaszki kontra Lututów. Prezes dzisiaj nie jest w formie, bo ma zdarte gardło, nie będzie mógł krzyczeć na obronie. Nadia na przykład nie będzie mógł krzyczeć. Weź. Ja też mam. Też masz? No. Co z prezesem ten? Prezes i Nadia są chorzy obydwoje, czy to nie jest dziwne? Nie wiem, choć się domyślam. Buła. A, weź no co ty na boisku chodzisz tutaj. Także co, my rozgrzani, mecz za chwilę zaczynamy. Wy zostawiacie łapeczkę w górę. 10 tysięcy łapek to standardowo kolejny mecz. No i subskrybujcie kanał, bo trzeba być na bieżąco. Kto nie subskrybuje, ten cieniasz. 12 liter, jedna drużyna! Piast-Błaszki! Ale piłę dał. Ale dali piłę. BDS-i go nie mają. Oni mają w drużynie BDS-a, to może być ciężko. Może być lekka kraksa, jak strzelą bramkę. Spróbuj, Franek. No. Ajajaj, dobre, dobre, dobre. Fifi i Franek coś czuje, że dzisiaj będą próbowali uderzać z daleka, z dystansu. No i może zaskoczą bramkarza naszych rywali. No. No. Aj, nie trafił. Nic się nie dzieje, Popek. Następna wejdzie. Ależ mieliśmy teraz sytuację. Popek mówił już zrobić 1-0, niestety nie trafił w piłę. Tymczasem kolejna akcja. Antek rzuca. No, zwodzik. Znowu do Popka. Faul. Wow. To jest idealna sytuacja, żeby Fifi spróbował swojego nagbala, swoje uderzenie w okienko. Dobra, no i Fifi, no i Fifi, no i może teraz. Jest, siedzi, o to chodzi, pod murem, jakoś z boku, pierwsza bramka, 1-0. Fifi z wolnego, to było tak blisko, że to musiało wpaść. Wystarczyło trafić blisko słupka, bramkarz nie miał szans. No i tutaj ostro, już jest pressing. Popatrz, jesteśmy w gazie, od razu piłę przejmujemy. Ręka karny, gramy. Fifi do tego. O. Aj, za słabe to uderzenie. Fifi znowu i brama, ależ teraz petarda Fifiego. Teraz Fifi ostro wkurzył, nie? Bo to już było, wiecie. Egzekucja, a nie strzał. To była egzekucja. No i teraz sytuacja pod naszą ręką, ale tam zamiotał ostro jak szatan. Aj, nie udało się to. Wyszło czy nie? Nie wyszło, ty. Dobrze, leci, ale lecą. Ale podanie, o to chodź, dawaj. Ale tutaj kontra z naszej... No. Ależ teraz piła. Dobre, dobre Popek, dobre to było. Lewa noga Popka. Na filmach mu takie się dały, na filmach takie się dały. Dzisiaj nie udało się. Akurat, nie? No, no. Tak jest, warta z brameczka. O to chodzi. Zaczęło się przejęciem piłki z rzutu rożnego. Szybka kontra, Bartas 3-0. Ale dzisiaj będzie mecz, ale dzisiaj będzie wynik. Dzisiaj może dyszka wlecieć. Wspomnienia wracają, stary Piast-Błaszki. Kiedyś to było, co? Jak Tomek strzelał 10 bramek. Bo Fifi, jak tutaj jest dribbler. Ajajaj, teraz wybronił, bramkarz. Ajajaj, co? Weszło? Co taką bramę z główki strzelił, ty? Co jest grane? Chłop może w szoku jest! Fifi, trzecia bramka, tym razem gość pracuje głową. Nie dość, że ma mocną nogę, petardę, to jeszcze głowa. 4-0, ale to będzie wynik, naprawdę. Co to będzie za wynik? Napiszcie w komentarzu teraz, jaki to może być wynik, bo dzieje się dosyć ostro. Ale piła znowu. Co piłę dostał? O, no i może teraz?
Aj, Nadia celnie. Nadia celnie obroniła, no celnie, no jakby celnie złapała piłkę, wycelowała rękoma w piłkę, no zgadza się. No, 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 poprzeczka. No to nieźle. Oj, jest bramka. Wiktor strzela, cyk, Igor dogrywa. Na pustaka, to jest akcja, to jest akcja. Chyba 5 do 0 już jest, 5 do 0. Ja już nawet przy takich wynikach można się zgubić. Oj, Kępa. Mamy rzut karny, mamy rzut karny. Fifi go wykonuje. Fifi, rzut karny, on ma pewne strzały. No i to była... Czysta formalność do Fifiego, taki karny. 6-0, prezes za to wchodzi. Wypoczęty, już jest na boisku, prawa obrona. O, i Fifi. No. Ależ Bartas się teraz zabawił. Zabawił się tutaj z obrońcami. Cyk, pyk, prawo, lewo, przód tego i 7-0. Naprawdę, ten wynik. Dzisiaj idziemy na rekord. Jak napisaliście 10-0, to mało, mylicie się. Ajajajajaj. Prezes! No i prezes asysta! O to chodzi, a Wiktor kolejna bramka. Prezes, asysta, widzicie, odpoczął, wypoczęty, coś tam kiwnął, coś tam tego, podanie, no i bramka. To świadczy o klasie zawodnika. 8-0. Czekamy na bramkę prezesa. Dawaj Wiktor, dawaj go! Aj. Oj, oj, oj. Fifi co spróbował. Dawaj Fifi takie, dawaj. Prezes zjeżdża, prezes zjeżdża. Oj, Fifi jak tam wszedł. Pole karne, jak dzik w sosnę. Czy poda? Bartas? Bramkarz broni. Co jest grane? Kolejna brama z główki, tym razem, nie wiem, Franko albo Fifi, nie wiem, brzmowało mi się, nie spojrzałem na kamerze, tutaj nie widzę, ale wynik jest ostry, nie wiem nawet ile. No i Nadia, cyk. Koniec pierwszej połowy. Presty musi strzelić dzisiaj, Presty musi strzelić bramę. Pomyślimy. Pomyślimy. Nadia, czyste konto, dobrze. No ale zawiną teraz, jeszcze może jeszcze jedna próba. Może trzecia próba, trzecia próba. Ale bronią. Ale bronią, ale bronią. Ojej, Bartas, lecisz sam, kibnij. Ajajaj. Matko Bosko, mówię, co się stanęło? No co jest Bartas, no co ochraniacz do domu. Uwaga teraz na wrzutkę. No, prezes główkuje, Fifi wywala i Igor wjeżdża. Dawaj Bartek, dawaj! Aj! Jest! Od słupka! W końcu Bartek! Ile jest? Jaki wynik? Ktoś wie? Ktoś liczy? Gdy macie tutaj na górze napisane na tobie, czy cwoniaki, nie? Fifi wjeżdża. Wjeżdża. Czy poda komuś? Prezes, musisz tam czuwać! Piłka może przejść, przeciwnik nie, pamiętaj. O to chodzi prezes. Ale petarda teraz, Nadia broni, ty. To jest grane. Ten strzał mógł zabić. Dawaj, dawaj, nie było, dawaj. Dawaj. Ajajaj, dobre. Nie no, Fifi co podanie dał Igorowi tutaj, to klasa, klasa, naprawdę. Takie podanka można dawać. Igor, bramkarz myślał, że poda jednak, żeby na pustaka, tu cyk, widzicie? To jest to, to jest właśnie to. Mocny wynik. Dawaj. Ale dał, o Jezu! O Boże! O Boże! Coś nie coś potrafię. Co? Coś nie coś potrafię. Potrafi pan?
jedyna. Sosnieco z potrawie. Że siatka się nie zerwała w bramce, to tutaj gospodarze mają szczęście, naprawdę. Bo ten strzał chyba był najmocniejszym w historii piłki nożnej młodzików. No. Oj, wpadło. Wpadło jakoś. Ale prezesa bramka, przyznajcie, że prezesa bramka top of the top, najlepsza. Każda inna, no tutaj jest delikatnie słabsza. Ta petarda rozwaliła system. Ponad dyszka na pewno już jest. Lecimy dalej, słuchajcie. A w tym momencie u czajnika, premiera, koła z influencerami, ja właśnie tutaj śledzę też. Musicie odczaić, że ten film jest tutaj. Sprawdźcie, bo to był jeden z najgrubszych filmów, jakie robiliśmy. W sumie każdy u czajnika jest grubszy od grubszego, od najgrubszego poprzedniego, bo robimy tam mega film. Zapraszam. Aj, no jest, siedzi, siedzi. Bartas tutaj z Fifim to strzelają najwięcej bramek, nie? To oni są tutaj takimi rywalami na boisku. Jeden z daleka, drugi z bliska, jeden trochę pokiwa, drugi woli z główki. No, no tutaj wiecie, każdy ma swoje jakieś swoje plusy, minusy. Prezes, jakby nie trzymał kamery, to bym klaskał teraz, naprawdę. O to chodzi, dobra robota. Ajajaj, bramkarz teraz czujny, ale czujniejszy był Bartas albo Wiktor. Znowu nie widziałem. Kolejna bramka. Nie wiem, ile jest. Nadia broni, o to chodzi. No dobrze, dobrze. I może teraz Antek. I o to chodzi. Antek brameczka. On też znalazł się na liście strzelców. Wystarczyło się znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Przepuszczenie piłki. No i Anteczek też strzela brameczkę. Teraz będzie grał z przodu. Teraz będzie grał z przodu pod końcówkę meczu. Pod kontent, pod bramki, pod wyświetlenia, tak? Aj, aj, aj. Zmiana bramkarza u przeciwnika, 22, taki wchodzi. No. Nadia, łapiesz? Dobrze. Prezes, gotowy, gotowy, nie pal, tylko prezes, nie pal. Dawaj, Antek, jedziesz, prezes, wchodź! No. Aj. Kurde, 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 nie ma. Dawaj, Antek, dawaj. Ja, Antek się rozpędza, machina. Jest bramka, Popson, Popson. Kurde, Popek normalnie nowy Messi, tak się kiwa, takie ma z wody i sobie ma opaskę też, Tomek chyba też miał taką opaskę, no ale zaczekał się bramki. Antek podanie, cyk, pyk, pyk, brama. Ostatnio jak co meczu? Ale dynia, wyjazd. Rzuć jeszcze, Antek, rzucaj. Aj. No i koniec. Mocny mecz, naprawdę mocny mecz w wykonaniu Piasta Błaszki. Wynik tak jak kiedyś. Wspomnienia wróciły, wy zostawiajcie opeczki w górę i subskrybujcie też kanał, żeby nie przegapiać innych takich mega meczyków. Pożyczyliśmy Rama z Fame MMA i zrobiliśmy w nim 24 godziny na kanale Uczajnika, także sprawdźcie film, bo to, co tam się działo, rozwali wam łeb. Zrobiliśmy basen na pace i wiele innych nierealnych rzeczy, także sprawdzajcie, tutaj macie.